No, namówiliście mnie do tego, czego ja nie lubię robić i co nie ma sensu robić, mianowicie chodzi o naprawienie czegoś, co nie jest zepsute, coś co działa. Chodzi o strzelanie drzwi. One u mnie nie strzelają. One u mnie chodzą świetnie. Od czasu do czasu je sobie czymś przesmaruję, żeby chodziły ładnie. Jeżeli już przesmarujecie zawiasy górny i dolny i okaże się, że strzelają nadal, najprawdopodobniej chodzi tutaj o tą część, czyli o ogranicznik. Na początku sprawdźcie sobie, czy tutaj nie ma luzu. Otwierając drzwi do samego końca, troszeczkę nimi szarpiąc. Jeżeli tam nie ma luzu, to znaczy, że musimy go całego wykręcić i zajrzeć do środka. Ja jeszcze tego nigdy nie rozbierałem, nie wiem co jest w środku, będziemy się uczyli razem. Jeżeli tu jest luz, to po prostu trzeba roznitować luz, zlikwidować w jakiś sposób, jakąś tulejką, ewentualnie wbić jakąś tulejkę, rozwiercić ją do rozmiaru takiego, jak być powinien. Prawdopodobnie trzeba będzie to uciąć, bo on jest ładnie zanitowany z obydwu stron. Nie wiem, zastosować jakąś śrubę z powrotem, po prostu, żeby ten luz skasować. Od tego też może być te strzelanie. Jeżeli nie, zajrzymy do środka. Żeby zajrzeć do środka, ktoś powiedział, że można się dostać przez głośnik, po prostu zdejmując głośnik. Ja, żeby to wszystko uwidocznić lepiej, nie będę zdejmował głośnika, poza tym zdjąłem głośnik, wsadziłem tam rękę, nie dostaję do samego ogranicznika, także nie wiem jak go wyjąć przez głośnik. Ja zdejmę całą tapicerkę z drzwi. Żeby zdjąć tapicerkę z drzwi, mamy 3 śruby. Jedna jest tutaj pod zaślepką w klamce i 2 są tutaj na dole pod tapicerką. Do tego musimy zdemontować ten trójkącik, wyciągając go w tą stronę. On jest tylko wciśnięty tutaj na 2 bolcach, żeby nam sobie swobodnie wyszedł. Zdejmę tapicerkę. Przy zdejmowaniu tapicerki uważamy na przewody elektryczne od elektrycznych szyb, lusterek, przewód od lampki w drzwiach i będziemy musieli jeszcze odpiąć klamkę. Jak już odkręciłem 3 śruby, 2 na dole, jedną tutaj, muszę tą tapicerkę oderwać z nitów. Być może trzeba ją będzie czymś podważyć. Odpiąłem klamkę, odpinam głośnik. ściągnąłem światełko. W sumie nie będę jej więcej zdejmował. Pokażę wam, co jest w środku. Nie zdejmuję całej tapicerki, bo nie będzie potrzeby. Tak ten mechanizm wygląda w środku. Jest tam sprężyna. Odkręcę teraz śrubę na Torxa i dwie śruby na klucz nasadowy. Torx T40. Nasadka 10. Nie wiem, o które drzwi wam chodzi. Ja postanowiłem to w tych zrobić, w lewych drzwiach kierowcy. Ale we wszystkich jest jednakowo. Jednakowa zasada działania. Mechanizm jest uwolniony. Zdejmę teraz ten kawałek tapicerki i wyjmę go do środka. U mnie to wygląda tak. To już jest ogranicznik końcowy, czyli nie pozwala nam więcej otworzyć drzwi. O, jest bardzo twarde. Są bardzo twarde sprężyny, żeby to przepchać. No i podejrzewam, że tak jak tu już się zaczęło, czyli rolki się zaczęły wycierać i to jest najprawdopodobniej przyczyną. Trzeba było wybić elementy plastikowe. Nie wiem, czy nie ma zamienników. Było te rolki wybić i zamienić i wymienić na coś innego. Podejrzewam, że metalowe rolki też by zdawały egzamin, gdybyście mieli ochotę sobie, nie wiem, włożyć metalowe. Wiem, że w innych samochodach, w poprzednim samochodzie miałem metalowe i wcale to nie przeszkadzało, też cichutko chodziło, pod warunkiem, że one były wszystko ładnie spasowane. Aczkolwiek tutaj jest wytarte, nie wiem, czy to dobrze widać, Tutaj ta rolka jest wytarta. Prawdopodobnie jakbym ją odwrócił w przeciwnym kierunku, to luz by się tak samo skasował. Ja sobie spróbuję tą rolkę odwrócić, która z jednej strony jest wyrobiona. Tu trzeba odgiąć tą blaszkę. Wystarczy. Pukniemy. Bardzo dobrze wychodzi. Z drugą może być większy problem, bo ona jest na sprężynie. Najpierw trzeba odgiąć, odbezpieczyć sprężynę. Ale drugiej nie będę... drugiej ja nie będę wyciągał. Wy jak będziecie sobie chcieli, to sobie wyciągniecie. No nic, ja montuję swoją z powrotem, a wam życzę powodzenia przy naprawie. A i tak jak mówiłem na początku, zwróćcie uwagę, czy tutaj nie ma luzu, bo tak jak miałem kiedyś w innym samochodzie, tutaj był luz i po prostu rolki, wpadając w te dołeczki, szarpały całością i tutaj ten element pukał. Trzeba było szlifierką kątową to ściąć, zlikwidować luz i skręcić z powrotem. Już wtedy skręcać prawdopodobnie na jakąś zwykłą śrubę, aby tylko gwintu tutaj nie było w miejscu, gdzie ma pracować.